taki szczeniaczek, nie? No taki szczeniaczek, no taki piesek szczeniaczek, to tak zawsze chce nabroić, pilota pogryźć, buty pogryźć. To on tak samo, patrz co on robi, patrz. Jasny gwint. Ten nam tutaj tymi kładami przeszkadza troszkę. O, patrz. Patrz jaki szczeniaczek, patrz. Co ten słoń wymyślił, patrz. Kto tego słonia podniesie zaraz? Patrz, przewrócił się cały. Jasny. Ale robi tutaj show. Patrz. Co ten słoń tutaj robi? Patrz, położył się. Jasny gwint. A więc tak, miały być słonie, no i są słonie. Mega mądre zwierzęta. Ten robił kubska do morza, na szczęście, do wiaderka. My idziemy jeszcze troszkę posnurkować, bo powiem wam, że jest tutaj mnóstwo dużych i fajnych rybek do pooglądania. Także bardzo fajnie się snurkuje. Dużo Emi, co to jest, jakieś takie grzyby wystają z dna, czy co to jest? Jak... Ale takie śmieszne jeszcze normalnie, takie, no jak grzyb trochę to wygląda, jak taki... No tam drzewo normalnie rośnie, ale rośnie normalnie, nie? Tam normalnie wystaje. No z tego, no to małe takie drzewo tam sobie rośnie pod wodą. Ciekawe rzeczy. Dobra, my idziemy dalej snurkować. Może zaraz się jakieś konie trafią. Kolejne sesje trwają. O, teraz słoń daje buziaka, tylko ta się chyba boi. A my idziemy zobaczyć na górę, bo tam są jakieś takie fajne rzeczy, gdzie można sobie porobić fajne fotki. O, tu są kupy tego, tych słoni. Patrzcie się, ile kupy. A to takie bardziej trawy przerzute niż sama kupa. Chyba szybko to wszystko trwa, chyba koń, słoń je, a za chwilę wydala. I to nawet, to taka nawet nie kupa, tylko sama trawa. Nie wiem, gdzie ta ścieżka prowadzi, chyba na dół, żeby sobie zejść do baru lub do plaży. Ale zobaczymy, jak to wygląda jeszcze z tej perspektywy. Wejdziemy tu jeszcze na górę, na taki podejścik. O, tu można się rozłożyć. O, ale tu są widoczki. Okej, wejdziemy tu. O, ale mega gorące! O, jakie gorące deski. O kurde. Tam chyba się nie da niestety podejść do przodu, bo jest tak gorące, że można sobie nogi poparzyć. Aj, dobra, zaryzykuję. W takim krótkim czasie, chociaż o, tu się można schować. O, tu jest cień. O, i tutaj mamy widoczek z góry. No piękny widoczek, piękny. Tam sobie na deskach śmigają, jak na kajaczkach. No, gorąco, co? No, dawaj, tu też możesz biec szybko. Żebyśmy nie wpadli na dół. I co? Jak ci się podoba? Super. Super, nie? Ja idę tam do motylka. Do motylka? To chodź. Wcześniejmy jakąś fotkę. Cześć. Tylko nie wpadnij na dół. No, chyba tak. Dawaj. I... Bez grzeszko. Idź tam tą stronę. Ale się podobałem. Dobra. Tu jest jeszcze serduszko. No, tu jest jeszcze takie serduszko. Mogę ci tu czasnąć zdjęcie. A, to są te, co się zamykają? No. Czekaj. O, no, teraz. Jak? Zamykają się. O, no, zamykają się. Czekaj, że może na jakiejś mocno otwartej. Czekaj, okay. Bo to trzeba tak... Czekaj, bo tutaj nic nie widzę. O. No, trzeba je połaskotać. No, trzeba je połaskotać, no. Patrzcie, o, parę się zwinęło. Patrzcie tu. Czekaj. No, jak się zamknęła? O, jak się zamykają ładnie. No. O, taka ładna była i się zamyka, ale zaraz się otworzy. Ja lubię te roślinki. No, fajnie się tak zamykają. Chciałabym mieć ją jak, tak w domu. W domu? No. Jak kwiatka? Tak. Ale tu gorąco w tej trawie. O, ja pierniczę. Chodź tu jeszcze, zrobię ci to zdjęcie i spadamy na dół. O, ale pięknie to jest. Co, jak tam buźka? Się huśta? Nie, jeszcze się lina urwie i co będzie. Ale powiem ci, że ładne mamy tutaj widoczki w tą stronę na miasto, co? I na góry. Kolejni sobie przyszli robić zdjęcia. Zaraz jeszcze tu wejdziemy, wdrapiemy się w to serce. Tam jeszcze kilka zdjęć. No i można iść dalej popływać. Albo coś wziąć w końcu do picia może. Tutaj jest napisane. Emi, właśnie tutaj jest coś napisane, wiesz? Tylko właśnie nie wiem co. Co tam jest napisane? A tutaj... Nie wiem właśnie, jak ktoś jest w stanie odczytać, co tutaj jest napisane, to dajcie znać w komentarzach, co to za napis tutaj jest. Ale mamy miejscóweczkę tutaj, co? Elegancko, nie?
takie mięciutkie foteliki, stoliczek. Zaraz nam tutaj przyniosą fajne zamówienia. O, i tu mamy takie widoczki. Ale tu jest czadowo. A się władowałaś, powiem ci. Jak tyś tam wlazła? Nie wiem. Jak się siedzi? Fajnie? A jak się stąd patrzy na patong? Dobrze? O, stąd się fajnie patrzy. Long table. Long table sobie płynie. Tutaj takie coś. Taki bay. Patong bay. Zatoka. Ja pierdolę. Zaraz jeszcze tam musimy iść. Dasz radę? Emi wskoczyła. Ciach, i już była. Nie, żartuję. Musiałem jej przytrzymać. Pomóc ci? No, ale ty potrzymaj go. Poczekaj, muszę złapać drugą ręką jeszcze. No i jeszcze jedno serce. I mamy wszystkie punkty zaliczone. Uważaj, żebyś nie fikła. No dawaj, mama ci przytrzyma. Dawaj. Ja jestem zajęty, jak widzisz. O, dobra. Dobrze to zrobiłaś. Dobry? Ale masz z plasza. Ja piernikom. O, taka prawdziwa tęcza. O, od razu już wiadomo, ile kosztował. Ojej, jakie to jest. Dobra. Pyszne. Serio? O smaku pianek, no. O smaku pianek? Muszę to spróbować. Ale z plasz. Słonie skończyły pracę. Wracają do siebie. Fotek dzisiaj miały bardzo dużo. No, tempo ma takie naprawdę powolne. Tamten sobie, patrz jak sobie tamten uszami macha. Nie, ten tu pierwszy ma najkrótsze, ten ma najkrótsze nogi. A, czas na mycie. No, teraz jest czas na mycie. Tutaj, a tam jeszcze fotki trwają. Z tamtym najmłodszym. A te tutaj dwa takie największe. To jest pierwszy, to jest chyba tato, mama. Nie wiem, ale ten pierwszy to jest olbrzym, tylko taki trochę niższy. Tamten jest jeszcze większy w sumie. O, ale to są wielkie słonie. Dobra, a ten to chyba jakiś jeszcze malutki i młodziutki, nie? Tak, bo nie widzisz to baby, no. Tak, baby? Aha. No, ten baby sobie też idzie. Baby najszybszy. Baby to zawsze ma największe siły. No, tutaj profesjonalne fotki. Tak się stroi na zdjęcia tutaj na tej plaży. Patrzcie na to. Ale ma białą suknię, ja pierdzielę. A, no tam właśnie profesjonalny fotograf z profesjonalnym sprzętem będzie teraz robił zdjęcia. Kurde, jak ja się cieszę, że ja ściągnąłem te osłonki. Patrzcie na to. Ściągnąłem sobie takie osłonki zabezpieczające aparat przed podrapaniem, ale on przez to tak brzydko nagrywał, taki był słaba jakość obrazu była, że masakra. A teraz jak patrzę na ten obraz, jak robię zdjęcia teraz bez tych osłonek, to tak fajnie to wszystko wygląda, kolorowo, prawdziwie. A pan będzie chyba robił zdjęcia w tamtą stronę, bo myślałem, że będzie ją obracał i będziemy tutaj widzieć, jak robi, ale niestety nie. Zdjęcia są w tym kierunku, z widoczkiem na tą skałę. A tutaj jest nasza Emma, wzięła sobie dwie cytryny i sobie chodzi z cytrynami po plaży, jest zadowolona. No i dobrze. No zaraz właśnie w kadr wejdzie i będzie na zdjęciu. Ale te, to nie wiem, czy to są Chinki, czy skąd ci ludzie są, bo to nie są Tajowie. To nie są też gdzieś z Europy ludzie, czyli raczej Chiny albo Korea. Oni zawsze są tak mega wystrojeni na wszystkich zdjęciach. Na plażę przychodzą właśnie też w takich sukniach. No kurczę, całkiem inna bajka niż w Europie. Inna plansza, no zdecydowanie. Jak tam mi sobie, widzę, że liżesz sobie cytrynkę. Jak tam cytrynka ci smakuje? Dobra? Chodzisz sobie z nią po plaży? Jesz sobie jak loda? No, teraz obraz jest żyleta. 100 razy lepszy. Już nie kupuję więcej jakichś osłonek durnowatych na aparat. No, to są frytki. Tam, takie duże kuby frytek? Nie. Em już zgłodniała. Frytki? Frytki, no. Frytki i majonez. Tu właśnie je się często frytki z majonezem. Ojojojojoj. Znowu cytryna. No oni chyba tu mają nadmiar cytryny. Cytryny są drogie. No właśnie, cytryny są drogie. A oni nimi tak szastają na lewo i prawo. Mało to oni dali majonezu. Ale patrz ile dali majonezu. Chyba delikatnie wybrakowane. Dobra, chciałem coś pokazać, patrzcie na to. To jest ten moment, kiedy zamawiasz coś do jedzenia i do picia i zostawiasz od razu napiwek, bez nawet tego, że
nie chcesz zostawić na piwku, to i tak musisz zostawić na przykład na piwek 10%, bo zostaje naliczona taka opłata SV 10%. Patrzcie na to tak, czyli za jedzenie płacimy 120 batów, to za te frytki, które się właśnie już kończą. I jeszcze taka opłata, jakaś tam, no taki tip, 10%, 50 batów i łącznie płacimy 528 batów, więc 50 batów to jest jakieś 6,50 jeszcze doliczone ekstra do rachunku. Tak, cześć Mak, to akurat te frytki to są najlepsze frytki chyba jakie jadłem w życiu, lepsze niż nawet w McDonaldzie. Emma, powiesz coś o tych frytkach? One są bardzo dobre. No. Przepyszne. McDonald's to są to same. Że co? Bo nie słyszałem. To są McDonald's, są o 1% gorsze od tych. No, dokładnie. Wszystkie są lepsze frytki niż te z McDonald's. I słonie przyszły znowu do pracy. O Jezu, co tam się dzieje? Pani siedzi na trąbie. Co ten słoń robi? Patrzcie się, jak się ociera o ten kamień. Patrz. Jak się ocierał o ten kamień przed chwilą. Nie zdążyłem wszystkiego nagrać. Ale śmiesznie. Patrz. Co on tam jeszcze wykona dzisiaj? To małe słoniątko nas dzisiaj bardzo zaskakuje. On w ogóle tutaj robi całe show, on chlapie wodą wszystkich. W ogóle, przytula, tak. Daje buziaki, no właśnie, on dawał buziaki, przytula, chlapie wodą. Naprawdę, on tutaj robi całe show. Tamte to są jak w innym świecie. Ten mały jeszcze tak troszeczkę żyje w swoim świecie, że on, patrz jak się, to co robi w ogóle? Podrapał się jedną nogą po drugiej nodze. On jeszcze jest taki troszeczkę w innym świecie, ale tamte to są już jak ludzie. Tamci to są takie człowieki w Chinach, no. O, właśnie idą Chińczycy zrobić sobie z nimi zdjęcia i tak dobrze do siebie pasują. No, ubrali się elegancko. Ma, patrz, spodnie długie ma, na boso, w takich długich spodniach garniturowych, koszula biała. Z długim rękawem podwinięta. Pani ma taką białą, długą suknię z długimi rękawami. Dobra, teraz będzie jakaś sztuczka. Patrz jak ten słoń stoi, ten środkowy słoń, patrz jak stoi. Co on teraz robi? Ale ma pozę śmieszną. Czy patrz, Matias podchodzi specjalnie. Ten też podchodzi, żeby ktoś tam wszedł na niego. A to ta pani w tej sukni będzie na niego wchodzić i oni tak sobie będą robić zdjęcia na tych słoniach. No, to żeby ona nie przeskoczyła tego słonia i nie spadła tutaj na piasek. Czekaj. Dawaj. O, jest. Na szczęście słoń jest taki szeroki, że ciężko go przeskoczyć. Ten po lewej to jest taki bardzo śmieszny. Emi dokładnie to powiedziała, bardzo dobrze to powiedziała. Babcia z dziadkiem i wnuczek. To właśnie tak wygląda. Patrz, co ona robi. Słoniki naprawdę. Ściągnij sukienkę do trąby. Mało z niej spadła ze słonia. A tam patrz jak trąby mają zawinięte ładnie, położone na ziemi, zawinięte do góry. Ciach. No jak był na placu zabaw. No ten to ma wrażenie, że jest na placu zabaw. Ten pierwszy z prawej, patrz jak on ma skórę zmarszczoną w ogóle. On już ma swoje lata. Ja on taki trochę odklejony tutaj od tego towarzystwa jest. On ma swój świat jeszcze. No i dobrze. On jeszcze żyje swoim życiem. No, on jeszcze żyje swoim życiem. Nie, jeszcze nie. Jeszcze tak dobrze nie jest wytresowany. On jest wytresowany do zabawy. No, on ma tutaj rozbawiać publiczność. Pajek nogę założył z tyłu. Tylną nogę założył na nogę. Kozak. Ogon ma długi. Jakie ma włoski na tym ogonie. Tylko patrzcie, już jaka jest wielka plaża. Woda się już cofnęła bardzo, bardzo. I musimy iść jeszcze posnurkować, bo zaraz nie będzie tutaj w ogóle wody i będziemy musieli co? Nie, no nic. Trzeba wracać. Zaraz będzie drzewo widać, to co tam rośnie pod wodą. Ej, słoniku, ty nam zostaw nasz ręcznik. Dobrze, że on tam już krzyknął niego, bo on się jest bardzo się zbliża do naszego ręcznika. On zaraz weźmie nasze rzeczy. Tam jest nasz ręcznik. O, tam widać. No ja już właśnie widziałem to. Już właśnie bardzo dobrze to widziałem, ale na szczęście tam jest pan i on będzie... Dotyka? Co ty gadasz? Ale tam na szczęście, tam jeszcze jest pan na szczęście, wiesz? On tam będzie czuwał nad naszymi rzeczami. On się czai na twoje klapki, bo wyglądają jak marchewki. Idzie. Co on robi? Patrzcie się, co on zrobił z tym... Pa, bierze trąbą. Ja pierdzielę, ale... Ale ma siłę, żeby takie drewno podnieść. Co ten słoń robi? Patrz, co on robi. Ale śmieszny. Co ten słoń robi? Patrz. Ale jaką ma silną trąbę, co? Wziął takiego... Czekaj. Co on z tym wymyśli? Ciach!
taki kawał drewna przewrócił. Jak pies czasami tak ryje, nie? Pyskiem i tak coś... Patrz, żeby on się zaraz nie przewrócił, ten słoń, bo jak on się przewróci, to kto go podniesie? Patrz, klęka na jasny gwint. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Patrz. Ale się bawi takim kawałkiem drewna? To nie jest taki kawałek, bo to jest kawał drzewa. Wow.